Tak, 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 tylko widzimy. Na wszystkich frontach II wojny światowej. Mieszkańcy Kostrzyna i okolic, słuchajcie mnie wszyscy. Stajemy dziś w skupieniu i zadumie po to, aby przywołać w pamięci tych, którzy ofiarą swego życia potwierdzili, że jeszcze Polska nie zginęła. Wszystkich tych, dla których Polska była i pozostała dobrem najwyższym. Stajemy zjednoczeni myślą oddania hołdu poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej, którzy swym czynem, nieugiętą wolą walki i poświęcenia dali świadectwo umiłowania ojczyzny i godności ludzkiej. Zamordowani na kostrzyńskim rynku 20 października 1939 roku. Czesław Borchardt, Antoni Domański, Edmund Dranheim, Marian Gierula, Ignacy Glabisz, Konrad Goćwiński, Kazimierz Chałupa, Franciszek Kasprzyk, Władysław Kryślak, Wawrzyniec Kubacki, Gerard Linke, Dionizy Mikietyński, Franciszek Namysł, Jan Nowak, Jan Nowotarski, Jan Okarma, Antoni Pacholski, Florian Piątek, Franciszek Pielucha, Władysław Sikorski, Zygmunt Świerkowski.
Ludwik Świerkowski, Felix Walkowiak, Tadeusz Widelicki, Marian Winowicz, Kazimierz Wojtkowiak, Ignacy Wróblewski, Maksymilian Żuromski. Zamordowani pojedynczo w różnych miejscach Kostrzyna we wrześniu 1939 roku i później. Stanisław Matysek, Tadeusz Drzewiecki, Józef Szramkowski, Bolesław Radoński, Stanisław Grześk. Zamordowani w lesie pod Węgierskiem. Stanisław Janiszewski, Roman Tomaszewski, Leon Pacholski. Polegli w wojnie obronnej w 1939 roku i na frontach II wojny światowej. Złożą przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kostrzyn.